every love goes, there is also misery. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Laczek, witam bardzo serdecznie. Następnym odcineczku z gry oczywiście Noste na serwerze NoSBT. I widzowie, zanim byśmy przeszli do konkretu, zostawcie oczywiście soczystą łapeczkę i piękny, magiczny prostokącik zwany subskrypcją. I widzowie, dawno mnie nie było. Tak jest, dawno mnie nie było, dlaczego? W sumie napisałem to w filmie, znaczy jakim filmie napisałem, po prostu było to w filmie ostatnim, informacyjnym. Po prostu, mimo wszystko powiem wam nawet w tym filmie, każe wyjaśnienia, bo też nie każdy mógł go zobaczyć. Po prostu zachorowałem niestety, widzowie, na tą nieszczęsną chorobę, co się zaczyna na literkę C i kończy na liczbę 19. No jestem aktualnie tak 11 dni po, no tak w trakcie choroby, tak to mogę być 11 dni w trakcie choroby. Wracam do zdrowia, jest powolutku coraz lepiej, to jest w sumie, widzowie, najważniejsze. I co się wydarzyło od ostatniego czasu? Więc powiem tak, geneza jakby choroby jest w sumie świadoma, jak to się tam toczy, po prostu w sumie każdy jest świadom tego, jak wygląda dzień choroby. To po prostu jest ciężko i widzowie, to się przyczyniło do tego, że w ogóle nie grałem. Też tutaj iPod do mnie pisze. Pokażemy mu miecza i sytuacja, widzowie, jest taka, że nie grałem. Nie grałem, co oznacza, jeżeli nie grałem, to mam wyjęte jakieś 8 dni życia, tak to mogę powiedzieć, widzowie. Jakieś 8 dni życia, czy jest to sporo? Trochę sporo, bo jednak w rankingu poleciałem w dół. Jeżeli chodzi o totalne otrzymane obrażenia we mnie, to jest 195 milionów, trochę to wzrosło. Jeżeli chodzi o to totalne zadane obrażenia, to jest 41 miliardów, więc powiem wam, widzowie, tak, trochę się to rozwinęło. Nie pamiętam, ile było w ubiegłym odcinku, ale tak mi się kojarzy, że wszystkie moby były w okolicach chyba 210 tysięcy, coś takiego, bo teraz sobie mam takie wolne, więc mogę tak jakby odreagować na to i po prostu poświęcić więcej czasu, czyli na przykład usiąść o godzinie 15 i siedzieć sobie dopiero w nocy i dobić i bić po prostu te mobki, więc jakoś się powolutku rozwijamy. Też byśmy, widzowie, poruszyli kwestię tego rankingu, jak się prezentuje tam na stronie, czy coś się w nim zmieniło, bo mamy teraz nowego gracza o nicku Chronos. Na pierwszej pozycji go wcześniej nie było. Do tego gracz Dignity bardzo poszedł do przodu, bo ja pamiętam, że miałem chyba 200 tysięcy mobów, on miał już 240 tysięcy w momencie, jak zachorowałem. Ale gracz Dignity już nie będzie w ogóle grał, ponieważ stworzył sobie jakąś tam postać, nie, na przykład Dignity V2, będzie grał na Dignity V2. Przez to on automatycznie będzie spadał w rankingu. Chronos bardzo jakoś wleciał do przodu, coś bije jednak te mopki. Będę starał się go dogonić, jakiś Żede tu wskoczył. No ogólnie jakieś tu nowe nazwy możemy zobaczyć. I pan Ryszard nas goni, pan Ryszard, który jest na 7 pozycji. Więc jesteśmy tak jakby powiedzieć z Polakami. I jak możecie zobaczyć, jestem famcy Muchomody. I najbliższa osoba przy mnie to jest dopiero Monika, co jest na pozycji 14. I tak to się, widzowie, prezentuje. No więc jakoś to się powolutku zmienia. Nowe nazwy wskakują, więc fajnie, że jakaś rywalizacja będzie między ludźmi. I teraz byśmy powrócili z powrotem do Nostaila, ponieważ, widzowie, tak pomyślałem, bo jakoś tak w większym znaczeniu, tak to mogę powiedzieć, że się, widzowie, nie przygotowałem na to. Postanowiłem, że zrobię coś na szybko, żeby był dla was jakiś materiał, abyście mogli sobie coś zobaczyć, jakieś zmiany. Jeżeli chodzi o zmiany w ekwipunku, to powiem wam szczerze, nic takiego nie było. Jak widzicie, mam tutaj bazę ekwipunku, bo dopiłem sobie, więc trochę tych pieniędzy było. Mogę też wam to przedstawić w takiej postaci, na przykład na Noc Bazarze mamy tutaj balansę. Tutaj będzie jakieś 900 sztuk do 1000. W ekwipunku mam 1200 balansów, piórka 3600, niebieskie dusze. Ale jednak wydałem przed chwilą 800 kk. 800 kk, na co wydałem, już wam, widzowie, pokazuję. Na obsydiany, tak jest, na malutkie obsydiany kupiłem sobie drakoloły. Kupowałem hop hop hop, wykupiłem 1800, no prawie 1800, po 1790. Szczerze powiem wam, widzowie, nie mam pojęcia, ale to przerabiałem. Aż poszedłem po prostu hop siup, daleko przy siebie, bo tak stwierdziłem. Ja pierdzielę, na to potrzeba czasu, naprawdę to jest pogrom czasu, żeby to po prostu wbić sobie. Przerobić, tak to mam na myśli, bo przerobiłem tylko 5 sztuk. Dobrze, że nie ma po jednej sztuce, bo nie wiem, co ja bym wtedy zrobił, bym się zapłakał. No ale mamy po 5 sztuk i myślę, że przerabiałem to z 15 minut. I będziemy robili, widzowie,
Belka, tak jest, Belka, ponieważ Berserker jest jednak taką moją ulubioną kartą specjalisty i pomyślałem, że w tym wypadku ja nie mam Belka jakiegoś wyjątkowego, więc byśmy zweryfikowali sobie na początku, jak będzie się ten Berserker rozwijał. Więc jeżeli będzie fajnie zbijał, to wbijemy mu w dniu dzisiejszym setną PP. Co mam na myśli? Ponieważ widzowie, jak dobrze wiemy, mamy tutaj formy wbijania automatycznie perfekcji. I jak podchodzimy sobie do tego NPC-a, op, Specialist Perfection, i mamy coś takiego. 10, 50 albo wszystkie. Ja pomyślałem sobie, że na samym początku pominiemy jednak opcje wszystkie, bo jednak 1800 pp-ków to jest taka, widzowie, ilość, która nam spokojnie przyczyni się do tego, że wbijemy tego belka na scenę perfekcję. Ja wiem, widzowie, że najlepiej byłoby zobaczyć sobie i po prostu przywalić to do 800 kk, bo jednak to jest jednak, widzowie, to, na co wszystkie tygryski kochają. Najbardziej, tak to mogę powiedzieć. Jestem ciekaw, jak to się potoczy. Ja mam taką nadzieję, że na 60 perfekcji będzie chociaż 20 atak. Jeżeli będzie taki warunek spełniony, to powiem wam, widzowie, że będzie wtedy pasieka i będziemy pędzili wtedy na setną perfekcję od razu. Ale się przekonamy w sumie w trakcie. Ja sobie tu na początku jeszcze dam delikatnie kamerkę do góry i delikatnie czat do góry, żebyście mogli sobie wszystko efektownie tutaj zobaczyć. Nic tutaj nie jest zasłonięte, więc podchodzimy sobie i będziemy wbijali perfekcję. Czemu teraz wszyscy do mnie piszą w tym momencie? Co się, widzowie, dzieje? Dobra. I lecimy sobie dalej przy ciebie, więc tutaj pozdrawiam pana Kensiego. I możesz kogoś pozdrowić. Kogo pan Kenshi? Chyba pan Kenshi. Jeżeli się pomyliłem, to bardzo serdecznie przepraszam, calutkiego serduszka. Tego lamusa, co pepeki wbija. Dobra, więc wbijamy, znaczy pozdrawiamy tego lamusa, pana Lazywana. Lazywan, no chyba tak, Lazywan, co wbija pepeki. W sumie, skoro on wbija, to ja też będę wbijał, więc lecimy, widzowie, przed ciebie. Tutaj zmieniamy, no w sumie to jest początek. Będziemy sprawdzali sobie co 50 pp, bo w sumie to będzie najbardziej opłacalne. Na 50 kamieni 24, tylko 2 atak. O kurde, ale pepeki wresa wyszły. Ja pierdzielę. 6 atak, 7 dev, 9, ale... Oj, ale wresy wchodzi, widzowie. Patrzcie tu! Fire resistant element. 7 atak, 8 def, 13 ele. O mój Boże, ale pepeki w resa wchodzą. Okej. Okay. To jest, widzowie, szokujące. Tak wam szczerze powiem. To jest, widzowie, naprawdę zaskakujące, że to może się potoczyć w taki sposób. 65 perfekcja. Ta karta wygląda szczerze chaotycznie. 72. Kurde, no. What the. What is this, my friend? Co? Jakim cudem? Po ile to pepeków wbija? A bo to jest 50 prób. What the. Szybkie przemyślenie, co ja bym chciał zrobić w tym wypadku? Najbardziej opcjonalne by było zrobienie tak, ciśniemy literkę K, no z bazar, specjalista i naciskamy sobie Berserker, który jest w tym miejscu i nic na nim wyskakuje. Co, widzowie? Przeanalizujmy sobie to. Na spokojnie. Wszystkie balanse zostały kupione? What the hell? Okej.
Okej, okay. Tu mamy do 80 perfekcji. To zostały balanse kupione. Ale mimo wszystko jeszcze posiada, więc ważne, czego się dogadamy. Def, attack, res, def, res, res, element, element, attack, HP, element, res, def, res, HP, HP, ja pierdolę. Co to jest, widzowie? Co to... Co to jest? Co to... Co to, widzowie, jest? Mamo! Chole... Co to w ogóle za karta jest? Jeszcze... Co to, widzowie, jest? Ja wiem, że Draco Clawy są zdecydowanie tańsze, ale widzowie... 3D... Jeszcze nie weszło! Co to kuźwa jest? Co to jest? Ja pie... Co to jest? Ja pie... Cedy, widzowie, za... Ja pierdzielę, widzowie. Nie wiem, powiem wam tak. Powiem wam, widzowie, tak, że poniosło mnie. Delikatnie mnie, widzowie, poniosło. Z takim akcentem, widzowie, z takim akcentem, z takim smutnym akcentem na 99 perfekcji tego belka zostawię. Ten belek jest szczerze z ręką na sercu beznadziejny. Gdyby opcje się delikatnie zamieniły, na przykład zamiast HP przed taki atak, kurde, widzowie, fajnie, ale 16 atak, powiem wam, widzowie, niepotrzebnie go wbijam, serio, niepotrzebnie. I z takim akcentem będę się z wami, widzowie, żegnał, więc dziękuję ślicznie za uwagę. Więc pamiętajcie, modyczki, oczywiście zostawiam soczyste łapeczki, piękny, magiczny, prosto odcinku zwanym subskrypcją. No i z mojej strony to będzie tyle, więc oczywiście strzała.